Cześć, witam Cię serdecznie i w tym wideo zastanowimy się, w jaki sposób przygotować się do matury z matematyki wy 4 miesiące. Na samym początku musimy sobie odpowiedzieć na trzy ważne pytania. Czy jesteś osobą, która zdaje maturę z poziomu rozszerzonego? Drugie pytanie. Czy jesteś osobą, która zdaje maturę z poziomu podstawowego, ale chce dostać jak największą liczbę punktów? I trzecie pytanie. Czy jesteś może osobą, która chce dostać po prostu 30%, ten magiczny 30%, zdać tę maturę i do końca życia zapomnieć o matematyce? No i właśnie, w zależności od tego, jaką jesteś osobą, Rozpatrzymy sobie co moim zdaniem i w jaki sposób można się w bardzo fajny sposób przygotować do matury, żeby zdać ją bez problemu. No to zaczynajmy! Co masz zrobić, jeżeli zostało 4 miesiące do matury, a Ty zdajesz maturę z poziomu rozszerzonego? Na samym początku musisz odpowiedzieć sobie na jedno bardzo ważne pytanie. Czy już zacząłeś przygotowywać się do Twojej matury z matematyki i z poziomu rozszerzonego? Jeżeli tak, już od dłuższego czasu przygotowujesz się do matury z poziomu rozszerzonego, to doskonale wiesz, co umiesz, czego nie umiesz, gdzie masz braki, co trzeba jeszcze powtórzyć, a co jest po prostu easy, a co z drugiej strony jest jedną wielką masakrą. Dlatego też tutaj trzeba podejść indywidualnie do każdej osoby, ale prawda jest taka, że z tego, że tu już zacząłeś, zaczęłaś i wiesz, co umiesz, a czego nie umiesz, to tutaj tak naprawdę znasz doskonale teraz odpowiedź na swoje pytanie w jaki sposób przygotować się do matury w cztery miesiące, no bo wiesz, czego Ci brakuje. Gorsza jest sytuacja w momencie, kiedy jeszcze nie zacząłeś lub nie zaczęłaś się uczyć do matury. Na początku sprawdź, jakie masz zaległości z poziomu podstawowego. Czy takie zagadnienia jak potęgi, pierwiastki, wzory skróconego mnożenia nie są dla Ciebie żadnym problemem, czy zagadnienia z funkcji liniowej, kwadratowej czy ogólnie z funkcji też są easy, czy zagadnienia z geometrii ciągu prawdopodobieństwa na poziomie podstawowym nie stanowią dla Ciebie żadnego problemu. Poniżej tego filmu jest link do specjalnego arkusza, który przygotowałem dla ciebie całkowicie za darmo. Jest tam 15 zadań i jeżeli jesteś o poziomu rozszerzonego, to moim zdaniem powinieneś bez problemu rozwiązać go wy, 30 minut I, i możesz stwierdzić, że ten test jest zaliczony w momencie, kiedy dostaniesz 80% punktów właśnie w tym czasie. Oczywiście w tym arkuszu są jak najbardziej odpowiedzi. Te zadania są dość proste, łatwe i schematyczne, ale właśnie to Ci pokażę, że osoba z poziomu rozszerzonego powinna raczej te zadania bezproblemowo zrobić, bo bez sensu uczyć się trudnych rzeczy z poziomu rozszerzonego, jeżeli będziesz miał braki z poziomu podstawowego. A uwierz mi, dodatkowo nie ma nic bardziej frustrującego niż sytuacja, w której wiesz, jak zrobić zadanie, rozwiązujesz się, a z powodu jakichś błędów obliczeniowych, nie, z potęg, z pierwiastków, z mnożenia czy czegokolwiek innego, spowoduje to, że stracisz punkty, które wiesz, że mogłeś spokojnie zdobyć, bo umiesz dany materiał. Dlatego też pod tym filmem jest link, jeszcze raz mówię, całkowicie darmo do ściągnięcia arkusz 15 zadań, z z poziomu rozszerzonego masz na to 30 minut i 80%, po wszystko powyżej, to jest sukces dla ciebie. Kiedy już sprawdzisz, czy nie ma żadnych zaległości, to zacznij od drugiej bardzo ważnej rzeczy, czyli naucz się trzech podstawowych schematycznych zadań. Pierwszym schematycznym zadaniem to jest funkcja kwadratowa i zadania z parametrem razem z połączeniem z zadami Wieta. Druga rzecz to jest równania cygonometryczne i trzecia rzecz to są zadania optymalizacyjne. Jest to o tyle ważne, że po pierwsze, jak mówię, są zadania schematyczne, choć tych schematów czasami jest dużo, to można się ich nauczyć, a przy okazji te trzy zagadnienia, które zawsze pojawiają się na maturze z matematyki z poziomu rozszerzonego, to jest około 30% punktów. I te 30% mogą być dla Ciebie. Trzecią rzeczą, którą trzeba się nauczyć, to zadania bardzo proste, które choć nie zawsze pojawiają się na maturze, to uwierz mi, jeżeli się pojawiają, to są, jak to się mówi, darmowe punkty. Ja wyznaczyłem sobie sześć takich rzeczy, czyli po pierwsze, wielomiany, równanie nierówności, wymierne, granice, pochodna, styczna oraz zagadnienia związane z ciągami. To są rzeczy, których albo trzeba postawić pod wzór, albo są pewne schematy, albo po prostu jest zwykła liczeniówka, czy zwykłe rozwiązanie równania bądź nierówności. To są proste rzeczy, mniej więcej jest to między 20 a 30% punktu, więc fajnie by było się na tym też skupić, żeby te łatwe punkty nie uciekły Ci na Twojej maturze. Czwartą rzeczą, na której moim zdaniem trzeba się teraz skupić, to jeden z następujących działów. Planimetria, stereometria, geometria analityczna, prawdopodobieństwo i kombinatoryka. Dlaczego? Ponieważ to już są zagadnienia trudniejsze. Czasami zrobi się 100 zadań, na przykład z jakiejś tam geometrii, a okazuje się, że to 101, no nie wpadniemy na jakiś sposób, jak to rozwiązać. Dostaniemy czasami zadanie z kombinatoryki, gdzie to wiemy, jak to rozwiązać, ale zapomnieliśmy jakiegoś jednego warunku i niestety punkty poleciały I tak itd. Tak Tutaj spośród tych czterech działów, o których wspomniałem, moim zdaniem weź sobie najpierw ten, który dla ciebie jest najłatwiejszy, najprostszy, z którym się najlepiej czujesz, i od niego zacznij. Te najtrudniejsze działy zostaw sobie na koniec, prawie na koniec, bo jeszcze jest ostatnia rzecz którą trzeba zostawić, moim zdaniem, na sam koniec. Tą ostatnią rzeczą to są oczywiście dowody, zarówno dowody algebraiczne, jak i dowody geometryczne. Dlaczego tak jest? Ponieważ można zrobić czasami 100, 200, 300, 500, 1000 różnego rodzaju dowodów, a okaże się, że dostaniecie ten 1001, no i niestety nie wpadniecie na pomysł, jak to zrobić, jak poukładać te wyrazy, jaką własność zastosować, albo dacie zbyt dużo oznaczeń i niestety zamotacie się, dlatego moim zdaniem dowody zostawiamy sobie na sam koniec. Wszystko, co powiedziałem, powyżej nie ma żadnego sensu, jeżeli nie zrobisz jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie zaczniesz działać systematycznie, bo znacznie łatwiej jest się nauczyć jakiegoś materiału robiąc małe kroczki przez dłuższy okres czasu, niż później poczekać, 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 a później stwierdzić, że no niestety już jest tak mało czasu, że nie ma okazji, żebym się wszystkiego nauczył na taki poziom, jaki chcesz. Jeżeli masz problemy z systematycznością, odkładasz różnego rodzaju rzeczy na później, to mam coś dla ciebie. Całkowicie darmowy kurs z poziomu podstawowego i z poziomu rozszerzonego. W poniedziałki o godzinie 19 spotykamy się na live na moim kanale Matmas Passion, gdzie robimy sobie poziom podstawowy, natomiast poziom rozszerzony jest w czwartki o godzinie 19. Jest to tak zbudowane, że przelecimy sobie praktycznie przez wszystkie zagadnienia, jakich musisz się nauczyć do matury. Ponieważ one będą cyklicznie co tydzień, mam nadzieję, że wyrobi to w Tobie nawyk właśnie systematycznej nauki. Oczywiście podczas live'a możesz śmiało zadawać mi jakiekolwiek pytania na czacie, jeżeli będą fajne, konstruktywne, oczywiście i związane z matematyką, to jak najbardziej na nie odpowiem. Dodatkowo przygotowałem po każdym takim live'ie specjalny zestaw zadań, dzięki czemu utrwalisz i usystematyzujesz całą wiedzę zdobytą na danym live'ie, tak, żeby na pewno wszystko dobrze zrozumieć i zapamiętać. Przejdźmy teraz do drugiej grupy osób, czyli osób, które zdają to z poziomu podstawowego, ale chcemy dostać też jak największą liczbę punktów. Na samym początku pierwsza rzecz to również zrób sobie test, żeby sprawdzić, gdzie masz jeszcze zaległości, co umiesz, a czego nie umiesz, ale tym razem nie bierz 30 minut, tak jak dla poziomu rozszerzonego, który musi umieć to perfekcyjnie, żeby uczyć się rozszerzenia, tylko ty masz na to 60 minut, żeby Spokojnie, dostać właśnie też 80%. Pamiętaj, jest 4 miesiące do matury, więc to jest naprawdę sporo czasu, żeby na spokojnie przygotować się i dostać taką ilość punktów, jaką chcesz. Kolejna rzecz to całą wiedzę, która jest wymagana do matury z poziomu podstawowego podzieliłem na 5 grup. I teraz tak Kolejność nie jest przypadkowa, ta kolejność jest taka, jaką właśnie ja powiedziałem z tej prostej przyczyny, że bardzo często jest tak, że, żeby rozwiązać jakieś zadanie w jakimś jednym dziale, czasami albo często dość korzysta się z zagadnień z innych, prawda? Dlatego też ta kolejność jest istotna, ponieważ moim zdaniem ona zoptymalizuje Twoją naukę. Pierwszą podstawową grupę nazwałem podstawy. W tej grupie jest 7 rzeczy. Po pierwsze, ułamki, bo jest mnóstwo maturzystów, którzy podchodzą do matury i nie umią ułamków. A nie ma nic bardziej wkurzającego niż zadanie, które teoretycznie wiesz, jak zrobić, mógłbyś zrobić, ale są ułamki, i wszystko ci pokrzyżowa, pokrzyżowało plany. I zamiast dostać ten punkt. Niestety go nie dostaniesz. Później jest kolejne pięć rzeczy, czyli procenty potęgi, pierwiastki, wzrostnego mnożenia i logarytmy to są zadania, które prawie zawsze są na maturze. To jest aż 5 punktów, gdyby wszystkie trafiły. To jest dużo i szkoda by było na takich pierdołach stracić punkty. A ostatnią rzecz, czyli układy równań, no, pojawia się praktycznie w ogromnej ilości zadań, czy to zamkniętych, czy to otwartych. Druga grupa, która jest bardzo ważna, to są różnego rodzaju równania i nierówności. I zaczynając od równania liniowych, z ułamkami właśnie, między innymi kwadratowych, wielomianowych, bo teraz są z wielomianami, wymiernych, czy też z wartością bezwzględną, to jest pięć rodzajów równań, które, uwierzcie mi, są schematyczne, schematów nie ma dużo, można spokojnie się tego nauczyć, a równania to jest przynajmniej moim zdaniem 10% punktów na maturze, jak nie więcej. Jeżeli nie umiesz rozwiązywać równań, to niestety nie dostaniesz dużej ilości punktów na maturze z poziomu podstawowego, więc jest to również taka podstawa, taki mus, żeby dostać dobry wynik na maturze. Trzeci, kolejny dział to są różnego rodzaju funkcje. Czy to ogólne te funkcje, gdzie wyznaczamy sobie własności funkcji, czy przesuwamy ten wykres lewo, prawo, góra, dół, czy też przez jakieś symetrie. Później jest funkcja liniowa, to przeważnie podstawienie do wzorów, czy też funkcja kwadratowa, którą, oh kurczę, deltę niby każdy umie liczyć, ale funkcja kwadratowa to nie tylko delta. Te zagadnienia, znowu jest ich dużo, ale spokojnie można się ich nauczyć, bo są to proste zagadnienia. Czwartą grupą zagadnień to są cztery działy matematyki, które nie są związane przeważnie z jakimiś innymi działami. Są to ciągi, kombinatoryka, prawdopodobieństwo oraz geometria analityczna. Bardzo często z tych działów, czy też tych zagadnień, są zadania otwarte za większą ilość punktów niż jeden i warto byłoby się tego nauczyć. Przy czym od razu tutaj powiem: lepiej zacząć się uczyć tego działu, który Ci lepiej szedł w szkole, niż zacząć się uczyć tego działu, którym się trudniej był dla Ciebie, trudniejszy był dla Ciebie i z którym się męczyłeś, czy też męczyłaś. Piąta rzecz, geometria. Geometria, czyli trygonometria, sinusy, kosinusy, tangency i tego typu rzeczy. Planimetria, trójkąty, kwadraty, rąby. I trzecia rzecz, stereometria, grania 100 o 100 To są, moje zdanie, najtrudniejsze trzy działy. Może jeszcze trygonometria niekoniecznie, ale później to jest łączone właśnie w planimetry i w stereometry, wszystkie figurki, bryły. Bardzo, bardzo, bardzo wiele osób ma z tym problemy. I wiem o tym, że tak jest, dlatego też te działy, moim zdaniem najtrudniejsze, łatwo zostawić, to zostawić sobie na koniec. I znów kolejna bardzo ważna rzecz. Po pierwsze, nie zostawię wszystkiego na ostatnią chwilę, ale to już wiesz. Ale oprócz tego, nie ucz się sam. Dlaczego miałbyś się sam uczyć? Bez sensu się uczyć czegoś sam, jeżeli są osoby, które bardzo chętnie Ci pomogą. Jak ja, pamiętaj, zrobiłem darmowy kurs maturalny z poziomu podstawowego. W każdy poniedziałek o godzinie 19 się spotykamy i tam całkowicie za darmo będę tłumaczył po kolei, wszystkie zagadnienia, które są wymagane do matury, więc zapraszam Cię serdecznie na matwę z Pasją, bo tam w poniedziałki o 19 będziemy razem się uczyć, a przy okazji masz możliwość zadania mi różnego rodzaju pytań podczas gdy będę tłumaczył jakieś zagadnienia, bo czemu by nie, a przy okazji im będzie nas więcej, tym będzie na pewno i fajniej się uczyło. No i została nam trzecia grupa osób, czyli osoby, które po prostu chcą zdać tą maturę i tutaj na początku znowu Choć tak samo jak to było wcześniej, zacząłbym może tego testu, który przygotowałem. Przypominam, link jest w opisie, można go sobie całkowicie dawno ściągnąć. Ten test, ale tutaj miałbym dla ciebie aż dwie godziny i moim zdaniem, wszystko powyżej 50% to już jest dla ciebie sukces. Dlaczego? Ponieważ ty po prostu tylko i wyłącznie chcesz zdać. I teraz, tak, kolejną rzeczą, którą pasowałoby tu zrobić, to wszystkie te zagadnienia, które wymieniłem dla poziomu podstawowego. Dla osób, które chcą dostać dużą ilość punktów, ciebie też obowiązują. Ale nie musisz iść do samego końca, nie musisz robić tego po kolei, chociaż fajnie by, jakbyś zrobił. Ponieważ moim zdaniem właśnie zagadnienie najpierw z tych podstaw, ułamki, procenty, potęgi, pierwiastki, wzrost stosunek mnożenia, logarytmy, to jest najważniejsze, później równania i nierówności, liniowe, kwadratowe, wielomianowe, wymienne i wartością bezwzględną, to jest twój kod. to jest podstawa, którą masz się nauczyć, masz na to 4 miesiące, więc spokojnie możesz to ogarnąć. Ale reszta sobie będziesz dokładał na przykład zagadnień, które są dla ciebie łatwe i z na przykład nie, ciągi, na przykład były dla ciebie łatwe, to sobie przypomnij ciągi. Może prawdopodobieństwo to prawdopodobieństwo, albo jeszcze coś innego. I to są rzeczy, których moim zdaniem teraz powinieneś zacząć się uczyć, czyli tych podstaw, żeby nauka Matmy była też dla ciebie przyjemniejsza. No i teraz jeszcze kolejna rzecz dla osób, które po prostu chcą zdać, to jest lista pewniaków maturalnych. To niestety niejednokrotnie już robiłem, ale to listę również niejednokrotnie będę jeszcze robił na. U mnie na kanale Matma z pasją. Oprócz tego bardzo ważna rzecz, zrobić sobie kilka lub nawet kilkanaście arkuszy z Matu z lat ubiegłych. I co z tego, że to jest inna formuła niż Formuła 2023, jeżeli większość zadań, jak nie 80%, 90% zagadnień, które było na wcześniejszej formule, też cię teraz obowiązuje? Więc robienie arkuszy z Matu z lat ubiegłych jak najbardziej ma sens. Na sam koniec, zwłaszcza takiego słup powiem jeszcze jedno, małymi kroczkami, ale do przodu zawsze, czyli systematyczność, nie będziesz musiał robić nie wiadomo ile. Moim zdaniem nawet samo przechodzenie na moje live'y, a w poniedziałek o 19 spotykamy się na darmowym kursie maturalnym do poziomu podstawowego spowoduje, że znacznie lepiej i znacznie łatwiej podejdziesz do swojej matury, będziesz miał znacznie mniejszy stres i znacznie zwiększysz szanse na to, żeby po prostu zdać tą maturę. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Oczywiście. Pamiętaj o tym, że pod spodem jest link do specjalnego arkusza, żeby sprawdził swoje umiejętności, ile umiesz już w tym momencie, a ile jeszcze masz braków i co trzeba jeszcze poćwiczyć i poprawić. Na razie do zobaczenia. Cześć!